Ludzie! Na Bogu! Co wy pierdolicie? Jaka znowu plaga? Nieszczęśliwy wypadek i tyle! Wracajcie do rzeźbienia, bo jak nie dowieziemy głowy na czas, to mi inwestor jaja ukręci! Tak powiecie wdowie po Emilienie? Że go krowa rozgniotła, to nieszczęśliwy wypadek, tak? To jest, panie kochany, poważna sprawa. I trzeba jakiegoś maga albo innego specjalistę zawezwać. Coś się stało? A, patrzcie, wygląda mnie, że to ten wiedźmin, co do miasta przyjechał. Może on by jakieś egzorcyzmy odprawił? Trzeba by go spytać, ile bierze. Widziałem wasze ogłoszenie. Chodzi o jakąś krowę czy plagę? Panie kochany, plagę! I to jaką? Bogowie muszą być nieźle wkurwieni, bo w Zerikani mieli najpierw plagę szarańczy, a potem żar. A u nas od razu po ludziach krowami napierdala. Już, już, no, nie ma co siać paniki. Chodźcie, mistrzu, na spokojnie wyłuszczę, na czym sprawa polega. No faktycznie, przykra sprawa. Być zgniecionym przez krowę? Szkoda Emiliena. Dobry z niego był pracownik. Ja im mówię, że na pewno da się to wszystko jakoś łatwo wyjaśnić. A ci do mnie od razu z gębą, że plaga i że chcą dodatek od trudnych warunków pracy. A z torbami mnie puszczą, psiejuchy. Zaraz, zaraz. Mam sprawdzić, dlaczego z nieba spadła krowa? Tak? To też. Ale że nikt krowiego ścierwa nie posprzątał, to się jakieś gówno przypałętało i strach na drugą odkrywkę zaglądać. Nic dziwnego. A swoją drogą, co to była za krowa? No jak to jaka? Normalna, łaciata. Nic specjalnego. Na drugiej odkrywce leży i cuchnie. A Emilien pod nią. No to jak? Weźmiecie to zlecenie? Czym wy się tu właściwie zajmujecie? Rzeźbimy posąg proroka Lebiody. Znaczy, nie cały naraz, ale tak po kawałku. Pojawił się bogobojny inwestor, który po dobrych 50 latach na nowo uruchomił projekt i zaangażował wszystkie kamieniołomy w okolicy. I wszystko szłoby zgodnie z planem, gdyby nie ten wypadek. Błagam, mistrzu, zajmiecie się tym. Muszę dowiedzieć się więcej na temat tej sprawy. Ktoś widział, co się stało? Nie, tylko słyszał. Osterwa szedł zobaczyć do Emiliena, jak mu idzie, gdy nagle jebło potężnie w ziemię, a chwilę później coś przywaliło w jeden z dźwigów. W ten dźwig to chyba raczej nie przywaliła krowa. Pewnie nie. W każdym razie chcieliśmy rano zobaczyć, co. Ale nas te paskudstwa przegoniły. No i od tej pory robota stoi. Dlatego proszę, mistrzu, nie mi trężcie dłużej. Weźmiecie tę sprawę? Zanim się zdecyduję, porozmawiajmy o zapłacie. Oho, widzę, że będziemy się targować. No więc ile? Niech będzie. Ale to ostateczna cena. Żadnych premii ani napiwków. Rozumiemy się? Dobrze, sprawdzę to. Może chodzić o spaczony portal, ale nie sądzę. Niech wam Lebioda w dzieciach wynagrodzi. Będę wypatrywał waszego powrotu, mistrzu Wiedźminie.